jesteśmy przed kolejnymi wyborami. I w moim przekonaniu dla ludzi lewicy wybór musi być czytelny. To głos oddany na kandydatów lewicy. To głos oddany na nadzieję, że Polska może wyjść z tego zakrętu, w którym jesteśmy przez 8 lat rządów PiS-u. Polsce potrzebna jest koalicja, która zostanie stworzona przez partię dzisiejszej demokratycznej opozycji, ale w której ważną rolę odgrywać będzie lewica. A my mówimy tak, 35-godzinny tydzień pracy. Rozważmy to. Mówią, nie da się zrobić. A we Francji się dało. A we Francji się dało to wprowadzić. Ludzie, zwracam się do młodego pokolenia. Mówię wam, praca nie jest wszystkim. Wy to wiecie. Macie prawo do życia, do kochania się, do uśmiechu, do pójścia na spacer, do odpoczynku. Naprawdę tak jest. Życie to nie jest tylko praca. W przyszłym roku, 1 maja, w Święto Pracy, będzie 20. rocznica polskiej akcesji do Unii Europejskiej. To dzięki Lewicy jesteśmy w tej Unii. To my, jeszcze wówczas nazywający się Sojusz Lewicy Demokratycznej, wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej. I te wybory będą o tym, czy chcemy w tej Unii pozostać, czy w przyszłym roku chcemy obchodzić rocznicę wejścia do Unii Europejskiej, czy chcemy rozpoczynać procedurę opuszczenia tej Unii Europejskiej. My nigdy nie zgodzimy się na rząd z Konfederacją. Lewica nigdy nie będzie pozwolić się na tym. Nie ma takiej drogi. Popularne skrajną prawicę nie należy miziać, nie należy głaskać, nie należy się do nich przymilać, ich trzeba pokonać i wyrzucić z parlamentu. No.